Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętej Martyny Męczenniczki, Rzymianki. Wypisany z ksiąg męczeńskich, z których tenże żywot wybrał Ado Trewireński biskup, wspomina ją Beda, Usfardus i Joannes Diaconus w żywocie świętego Grzegorza, Liber Quartum, Capitulum, Nonagesimum, Tercium. Żyła około roku pańskiego 228 za Aleksandra Cesarza. Za czasu Aleksandra Cesarza, rodzaju zacnego panna, i bogactwy wielkiemi obdarzona, w Rzymie, na imię Martyna, śmiele w Chrystusa Pana naszego uwierzyła. A zaraz, porzuciwszy rozkosze świeckie, których drudzy na marność skazy tej cielesnej używają, majętność swoją ubogim rozdała i wiarę chrześcijańską uczynkami dobremi i panieńskim czystym żywotem zdobiła. A jako na placu wojennym, na wszystkie najazdy szatańskie czujną a gotową stała. Gdy się o jej pobożnym i chrześcijańskim żywocie starosta albo sędzia rzymski dowiedział, posławszy po nią, ofiarę Apollinowi Bogu Pogańskiemu czynić jej rozkazał. A ona odpowiedziała: to mi raczej rozkazuj, abych ja Bogu żywemu ofiarę czyniła, temu, który wszystko stworzył, a ten Apollo pohańbion był, a nie śmiał się o te kusić, którzy nadzieję pokładają w Panie i Zbawicielu naszym, Jezusie. Tedy ją do kościoła Apollinowego wieść kazał. Gdzie, gdy modlitwę czyniła, trzęsieniem ziemi miasto się wzruszyło. Część się kościoła obaliła, a bałwan on w proch się rozsypał i wiele pogańskich kapłanów i ludu pobił. Czym rozgniewany sędzia, nie znając prześlepotę swoją mocy Bożej, kazał pannę policzkować i żelaznymi hakami drapać. Tak długo, aż mordercy jej spracowani krzykną: my sami męcząc ją, męczeni jesteśmy. Bo widzim czterech mężów jasnych przy niej, którzy ją posilają, a na nas te męki, którymi ją dręczymy, obracają. Sędzia, tym bardziej poruszony, kazał ją na ziemi położywszy, na ostrych skorupach obracać. A ona, oczy w niebo podnosząc, mówiła: nadziejo moja, Jezu Chryste, wysłuchaj mnie, a daj stateczne wycierpienie, a tych, którzy mnie męczą, objaśnij i obróć serce ku sobie. Gdy się tak modliła, wnet oni, którzy ją męczyli, a było ich 8, do nóg jej upadli, prosząc, aby im odpuściła. Rzekła im święta Martyna: jeśli się nawracacie, a wierzycie z całego serca w Pana naszego Jezu Chrysta, który płacić będzie każdemu według uczynków Jego, wiecznej zapłaty użyjecie. A jeśli nie chcecie, w męki straszliwe bez końca wpadniecie. A oni krzyknęli: wierzymy. I obróciwszy się do sędziego, śmiele powiedzieli: my takiej Tobie posługi dalej czynić nie chcemy, ani się Bogom Twoim już kłaniać będziemy. Poznaliśmy moc Pana Jezusa, prawego Boga, tak jak ona sta Martyna nauczyła. A on, okrutnik, kazał je rozmaicie męczyć i pościnać. Oni, krzyż święty na się kładąc, ochotnie szyję podali. Było wszystkich 17, które Panna Panu Bogu pozyskała. Drugiego dnia, zrozumiawszy stateczność Martyny Świętej, kazał ją po wszystkim ciele rzezać. Ale ona statecznie to cierpiała. Co widząc sędzia, kazał ją na 4 palach rozpiętą kijmi bić 7 żołnierzom, po 2 na odmianę. A ona się przed się z nich śmiała tak długo, aż sami żołnierze prosili, aby przestać mogli, czując większe na sobie strapienie niżli na niej. Potem do ciemnicy wsadzona i w tłustości gorącej skwarzona była.
ale wymęczyć więcej nie mogli jednochwałę Jezusową ustawiczną w ustach jej. I była słyszana dziwna muzyka chwały Bożej przy niej w więzieniu nocy onej. Zaś wiedziona była do kościoła Diany, aby tam ofiarę bogini jej czyniła. Skoro znak krzyża na się włożyła, czart, który tam był, z wrzaskiem uciekł. I z prędka piorun uderzył, i on bałwan rozgromił, i kościół obalił, wiele ludzi pogańskich pobiwszy. Kazał ją jeszcze sędzia drugi raz na palu rozciągnąć, i ciało na niej rzezać, i piersi jej podrzynać. Aż 118 ran odniosła. A mniemając, aby już skonała, męczyć ją przestali. Ale gdy obaczyli, iż jeszcze żywa, rzekli: A chcesz, Martyno, Bogom ofiarować? Ona odpowiedziała: Mam Pana Boga mego, Jezu Chrysta. Brzydkim Bogom waszym kłaniać się nie chcę. A iż stać i chodzić nie mogła, złożoną z palu onego na łóżku do ciemnicy donieśli. Potem ją lwowi srogiemu na pożarcie podać kazał. Lecz lew u nóg się jej położył, a ciała panieńskiego nie obraził. A wracając się do swej jamy, powinowatego cesarskiego zabił. Po dwudniu kazano jej jeszcze ofiary czynić. A ona mówiła: Czyńcie, co chcecie, od mego mnie Pana Jezusa nigdy nie oddzielicie. I kazano ją znowu zawiesić i osękami żelaznymi drapać aż do kości. I same kości gołe, ostrym żelazem aż do mózgu przerażając. Wtedy wołał woźny: Znaj, Martyno, Dianę za boginią, a wolna będziesz. Ona też wołała: Znam Jezu Chrysta za Boga, jako wierna chrześcijanka. A zbawienie mając, pohańbiona nie będę. Już siły mordercom nie stawało, aż rozgniewany sędzia w ogień ją wielki wrzucić kazał, na który takie wiatry i deszcz z nieba spadł, iż ogień rozmiotał i pogasił. Widząc to sędzia, czarom ono przyczytał i włosy jej z głowy ogolić rozkazał. A gdy ją gołą ujrzał, śmiać się z niej począł, mówiąc: Już dalej mocy mieć nie będziesz, a to twarde serce odmienić musisz. Lecz ona stateczności swej nie naruszyła. Kazał ją tedy w kościele Diany zamknąwszy głodem morzyć. Ale się ona modlitwą i chwałą Bożą karmiła. I to uprosiła, iż on bałwan Diany skruszony w proch się obrócił. Tedy sędzia, widząc niezwyciężoną stateczność jej, wywieźć ją z miasta i ściąć kazał. I tak z weselem, chwaląc Pana Jezu Chrysta, skończyła żywot i koronę męczeńską odniosła na cześć oblubieńca swego, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym chwała, ninie i na wieki wieków. Amen. Obrok duchowny. O niezwyciężona cierpliwości w Chrystusie Panu naszym, która tak mdłą, a niepotężną płeć panieńską mężną czyni, a na niewieścim, młodym w dostatku i rozkoszy uchowanym ciele, tak ostre żelazo tępi, a wiary i miłości Chrystusowej z serca i z ust sobie wydrzeć nie dopuści. Drogi skarb drogo święci kupowali, na wielką zapłatę ciężko robili. Acz nie są, jak mówi apostoł, przyrównane męczeństwa tego żywota do chwały, która się w nas objawi. Wszakże na osiągnienie niewidomej onej korony wszystko, co mieli, sadzili, majętność, sławę, zdrowie, żywot i męki, które jedno wymyślić złość okrutników mogła, aby się tylo przy samym Chrystusie zostali. A my co czynimy, leniwi brzuchowie, patrząc na te tak młode i słabe i płci panienki, jako tak ciężko na swe zbawienie robią? Czemu się wżdy nie wzbudzamy, abyśmy pracą sobie w pokucie świętej zadawali, a krzyż Chrystusów ochotnie na się brali?
jeśli nie mamy tych, którzy by nas dla imienia Bożego męczyli. Wżdy na dobrej wolej i pragnieniu tego szczęścia, abychmy dla zmiłowania Chrystusowego krew kędy rozlać i żywot ten położyć mogli, niechaj nam nie schodzi. A tymczasem czyńmy sobie koronę męczeńską, w cierpliwości świętej robiąc. Miłujmy nieprzyjacioły nasze i życzmy dobrze tym, którzy nas nienawidzą. W przełożeństwie pokory, w dostatku głodu, w dobrym mieniu ubóstwa, w weselu, płaczu za grzechy nasze zażyjmy. I tam, gdzieby kto swym rządzom świeckim dosyć czynić mógł, pohamuj, a umartwiaj apetyty Twoje. I udręczaj członki Twoje na ziemi, a męczeńską koronę takimi postępki zjednać sobie możemy.